Jest godzina 12, czyli jest w samo południe, czyli zaczynamy program w samo południe. Bolec Info w studiu jest gościem dzisiaj Bogdan Nowak. No, jestem. Jesteś. Możesz powiedzieć dzień dobry na przykład ludziom. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry ludziom. Tutaj nie było mnie. Słuchajcie, możecie nas oglądać oczywiście na portalu i na naszym Facebooku. Jak komentujecie, to możecie sobie potem przyjść po coś takiego. To jest odblask, który pomaga być bardziej widzialnym, jak się chodzi w nocy, biega, jeździ na rowerze czy coś. I to naprawdę jest bezpieczna sprawa. Mamy nową gazetkę Bolec Info w całym powiecie, możecie ją sobie brać, bo ona jest za darmo i czytać. Czytać też można za darmo. I mamy dzisiaj fajną wiadomość. Bo Dżem, kojarzysz taki zespół? Oczywiście, że kojarzę. Lubisz czy nie lubisz? Bardzo lubię. No, to jest klasyka, jakby Bruce nad Bobrem. Się wydaje, że cały festiwal chyba na Dżemie po prostu powstał na początku i to były jego lata świetności. No fajnie, cieszymy się. Wiesz, ile lat oni grają już? Oj, to był też okres, kiedy mnie nie było w kraju, także 22 lata mnie nie było, więc nie mogę teraz powiedzieć. 40 lat skończyli. Brawo. W zeszłym roku. Brawo. Czyli w 79 roku zaczęli grać. Witamy Wojtka, witamy Angelikę, która nas ogląda. Witamy Marcina, która nas ogląda. Możecie komentować to, co mówimy, krytykować nas, czepiać się, zadawać pytania. Postaramy się sprostać waszym oczekiwaniom. Dżem 19 marca o 19 w Bolesławcu w sali Forum gra. Koncert organizuje Biuro Podróży Perfect, czyli tak. Pani Krzysia. I u nas będzie można wygrać jedną wyjściówkę, ale nie dzisiaj, tylko za tydzień, bo chcemy wam dać szansę, bo te wyjściówki są drogie. 140 zł kosztują. Kupujesz sobie? No jeszcze nie, ale jeszcze na pewno będę chciał. Słuchajcie, bilety się kończą online, zostały jakieś ostatnie sztuki w Biurze Perfect, także trzeba szybko, jeżeli ktoś chce. My jesteśmy patronem tego koncertu, to jest Dżem akustycznie, także to będzie dosyć specyficzny koncert w ramach tej 40-letniej leciowej, jubileuszowej trasy. Okej. Okay. Bogdan nas ogląda, Nowak Junior. Rodzina dobrze, jakoś, tak? Dobrze. Okej. Okay. Zaskoczył. Żeby wygrać wyjściówkę, będziecie musieli za tydzień podczas programu uzasadnić w komentarzu to, że chcecie ją posiadać. Ale tak uzasadnić, żeby mnie i mojego gościa, nie wiem kto nim będzie, na pewno nie Bogdan Nowak, bez względu na przebieg dzisiejszej rozmowy, żeby ją wygrać, po prostu musicie to tak uzasadnić, żeby nas powaliło i ta osoba dostanie wejściówkę, a warto się starać, czyli za tydzień w piątek w samą południe. Witamy Dorotę, która nas witaj pozdrawia, witamy Jarka, witamy Edytę, witamy Eryka. Coraz was więcej jest, jesteś popularnym gościem. Oj, mi się wydaje, że to jest kwestia portalu. Tak? Tak. Nie, sam oglądam was. Jesteś lokalnym celebrytą. Sam was oglądam, czasami po cichutku. Dobrze. Jedziemy. W 2018 roku, jak wynika ze statystyk, my się opieramy na informacjach z Bolec Info i komentujemy je. 27% pochówku odbywało się w urnach, a 73% w trumnach. W zeszłym roku 42% w urnach, 58% w trumnach. W tym roku ma być już pół na pół. W Bolesławcu grzebie się około 500 ludzi rocznie. Czy to o czymś świadczy twoim zdaniem? Mi się wydaje, że po prostu że to jest naturalna kolej rzeczy. No. W takim państwie małym jak Czechosłowacja, jak Czechy, jak Republika Czeska, tam za tradycyjny pochówek się płaci bardzo duże pieniądze, a spopielenie zwłok kosztuje, jest na koszt państwa, z tego co pamiętam. I myślę, że to jest też dobre wyjście. Myślisz, że u nas jest na koszt państwa? Bo szczerze mówiąc, to nie. Nie, ale mówię tak o przykładach za ścianą, prawda, u naszych sąsiadów. Myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy, no jednak gdzieś trzeba po prostu tych ludzi pomieścić i nie wiem, to jest kwestia tak osobista, ja na pewno będę spopielony i jest mi to obojętnie, gdzie będę rozsypany. Czy... Chciałbyś być spopielony. Tak. Nie możesz być rozsypany, bo to nielegalne jest. No nielegalne. No można się nielegalnie rozsypać. No, ale, to też świadczy o tym, że jednak po prostu jednak świat idzie do przodu i to jest... Kwestia po prostu już pośmiertna, dla mnie to jest bez znaczenia. Okej. Okay. Jak dla was ma znaczenie, to komentujcie. Witamy Karolinę, Nastia Besa, Mariusza, Bożena cię wita, pisze, witaj cię, witaj Boguniu. Janka, cześć Janku, Nastabil jest porada, Wojciech nas pogląda, słuchaj, Ewa, Kasia, Boże, mnóstwo ludzi nas ogląda, witajcie. Młodzieżowy Dom Kultury imienia Wyspiańskiego, to jest ważna sprawa chyba dla ciebie, bo ty jesteś jednak aktorem teatralnym. Może trochę emerytowanym, ale jesteś. No, mi się wydaje, że no jakieś tam więzy nas łączą z Młodzieżą Domu Kultury, bo ja jako dziecko przecież też uczęszczałem do tego Domu Kultury, a potem już po przyjeździe z powrotem do Polski miałem często okazję współpracować z dyrekcją i z młodzieżą. To ci teraz... powiem, co oni teraz zrobili i powiedz, co o tym sądzisz.
Rozpoczęli współpracę z Akademią Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Marzenek też jest imienia Stanisława Wyspiańskiego. To jest filia we Wrocławiu i do Wrocławia będą przyjeżdżać regularnie studenci, którzy będą grać tutaj za darmo. 9 lutego o 17 Wesoła Wdówka i w niedzielę co pewien czas będą spektakle. W ogóle trzeba by zaznaczyć, że ten potencjał jest bardzo mało wykorzystany, bo ja chodzę na spektakle i widzę, że zawsze jest ta sama publiczność. Jednak w dużej części Bolesławian nie są znane spektakle grane przez młodzież, przez te osoby starsze, które też tam tworzą jakieś zespoły. Pani Aneta Ćwieluch genialnie to po prostu wszystko prowadzi. Poza tym te wszystkie coroczne jaką to ma dokładnie nazwę? To są Zatargi z Zatargi Festiwal. Z teatrem, tak, jurorem byłeś. W których byłem już dwa razy jurorem. Mi się bardzo podobają i to jest bardzo wysoki poziom zresztą. Przyjeżdżają zespoły z całej Polski. Warto to oglądać, bo no mamy kino, mamy internet, ale coś takiego jak żywy teatr to jest po prostu jak no nie wiem. Dla duszy to jest chyba ważniejsze. Idziesz na Wesołą Wdówkę. Idę. Jakby ktoś chciał poznać Wesołą Wdówkę, słuchajcie, to i studentów szkoły teatralnej, to 9 lutego o godzinie 17. Wstęp jest wolny, czyli bezpłatny. Masz pozdrowienia z Paryża od Izabeli. Tak, się. Izabela Sewra. Słuchajcie, mnóstwo ludzi nas ogląda, ja nie będę was wszystkich dzisiaj wymieniał po prostu. Fajnie, gdybyście też wypowiadali się na te kwestie. Pozdrawiam Izabelę. Które poruszamy. Sławomir też witaj, pozdrawia. Na Kaszubskiej, że dwa tygodnie temu w tym programie mówiliśmy o tym, że w dzień na Kaszubskiej palą się lampy. Radny powiatu skomentował, że palą się, bo je naprawiają. One się dalej palą. Nie wiem, czy oni je dalej naprawiają, ale wczoraj około południa świeciły się lampy na ulicy Kaszubskiej. Ja mam teorię, że tymi lampami jakiś rewolucjonista, jakiś radykał kieruje i on po prostu na złość wie, że w nocy się nie palą, a w dzień się palą. No myślę, że dużo jest takich... Oszczędność, ekologia. Nie, raczej po prostu brak koordynacji w służbach. To widać zresztą w Bolesławcu, prawda? Sprawa śmieci, segregacji śmieci, lampy palą się, nie palą się. Ostatnio jest taki temat bardzo żywy, który był poruszony przy okazji obchodów rocznicy, obchodów wyzwolenia Auschwitz. Tak. I tam jeden z tych więźniów, który się uratował, prawda, który był wyzwolony, Marian Turski, powiedział o tej obojętności. Myślę, że w Bolesławcu obserwuję to od wielu lat. Postępuje pewnego rodzaju obojętność, prawda? Ale to mówisz a propos lamp, czy...? A propos wszystkiego. Mi się wydaje, że ludzie już po prostu są tak zmęczeni w ogóle komentowaniem. Jeszcze pamiętam, jak byłem sam radnym Rady Miasta, wtedy po prostu były o wiele większe napięcia, większe emocje związane z tym, co się dzieje w mieście. Teraz ludzie jakby zapominają, nie ma opozycji, jest pewna grupa w mieście, jest która... Jest opozycja, jak nie ma opozycji. Ach, Bolesławską opozycją jest na przykład Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miasta. Tydzień temu miałem tu gościa radnego z opozycji, z Prawa i Sprawiedliwości. Co mówisz, że nie ma opozycji? No ale takich konkretnych działaniach, które się dzieją w mieście, trudno to zauważyć. Konkretne działania, które się dzieją w mieście Radni Rady Miasta zajmują się wieloma błahymi, banalnymi sprawami, ale ten konkret, te sprawy, które po prostu naprawdę spowodowały, że mechanizm, pewien mechanizm społeczny załamał się i został po prostu zagarnięty tak jakby przez ludzi, którzy są na naszym garnuszku, czy na garnuszku podatników. Gdzieś to się łamało, no to było widać przecież i z Brusem nad Bobrem, i z Gliniadą, i z wieloma innymi inicjatywami. Kiedyś jak społeczną akcją był WOŚP. Dojdziemy do tego, dobra? Proszę. Przepraszam, że się przerywam. Czy ty jesteś znany też z krytycznego stosunku wobec Kościoła? Oczywiście, bardzo. Nie wstydzę się tego. Czy mogę zadać ci intymne pytanie? Oczywiście. Była u ciebie kolęda w tym roku? Nie, u mnie nie była kolęda, ponieważ ja nie przyjmuję księdza. Okej, okay, to posłuchaj. 20. jubileuszowe spotkanie niepełnosprawnych w hali pierwszego ERO, tydzień temu w sobotę było, w trakcie mszy świętej zasłabł dykcja jeden z bolesławskich księży, a ksiądz biskup Marek Mędyk skomentował ten incydent, to zasłabnięcie, następującymi słowami. Tak to się niestety dzieje, że jest to trudny okres kolędy, więc my jako kapłani odwiedzamy wiernych w ich domach, zbierając te wszystkie wirusy i zarazki. No ale taka nasza rola, takie nasze powołanie. Jak wam się podoba
ten cytat, to znaczy, jeżeli zgadzacie się na przykład z księdzem, biskupem, to możecie dać na przykład tak, a jak się nie zgadzacie, to nie można tak dać na Facebooku, nie? Nie można. Serduszko możecie dać, jak się nie zgadzacie. Chciałem to skomentować. No, po to jesteś gościem, wiesz. Jest to po prostu przykład, jak zubożała ta jakby ta część kleru, która komentuje właśnie w ten sposób. Ale może się księdzu po prostu tak... Znaczy, wymsło się, tak? No może się po prostu tak powiedziało, wiesz, to było na żywo, tak? W trakcie mszy, czytam pod koniec mszy i... Może nie miał nic złego na myśli, tak? No generalnie, no, słuchaj, wyobraź sobie, że wskutek swojej pracy musisz chodzić od domu do domu. Jesteś, nie wiem, nie chcę, broń Boże, tutaj... zachowując proporcje, tak? Rozróżniam księdza od na przykład pana, który spisuje liczniki, czy tam sprawdza przewody kominowe, nie? I w okresie grypowym chodzisz od domu do domu, no masz większe prawdopodobieństwo, żeby się zarazić i zasłabnąć. No dobrze, no ja też prowadzę lokal publiczny i mam tysiące ludzi, którzy się przewijają przez mój lokal i co, mam siedzieć w domu albo obsługiwać ich w masce? No to jest pewne ryzyko, no każdy urzędnik, który jest narażony na przyjmowanie petentów, też jest narażony. Ksiądz zbiera za to pieniądze, jak to mówią w mojej rodzinie, za pieniądze ksiądz się modli, tak? No więc to jest jego ryzyko i tego typu komentarze są takie nie na miejscu. A propos pogrzebów, o których zaczynaliśmy program. 5 w tym roku, 5 w zeszłym roku, 3-2 lata temu były bez księdza na cmentarzu w Bolesławcu na około 500 pogrzebów. To taka dana statystyczna. Ja tego nie będę komentował. Okej, okay. Komentują nasi widzowie, których jest dzisiaj jakaś gigantyczna ilość. Mówiłem ci, że jesteś celebrytą. Eryk pisze, że księża nie chodzą po kolędzie, tylko po pieniądze. Kolenda się inaczej pisze. A Łukasz pisze, że za jedną kopertę spokojnie sobie księża wykupią leki w najgorszym przypadku. O tak. A Angelika pisze, że po prostu biskup tak myśli, że robią łaskę chodząc i zbierając kasę. Ja nie mam sobie tego radykała i nie uważam, że księża chodzą tylko po to, żeby zbierać kasę. Zbierają dane osobowe, ale odwiedzają swoich wiernych, nawiązują z nimi kontakt, budują jakąś tam relację. To jest jeden raz w roku, kiedy to oni wychodzą do ludzi, a nie ludzie przychodzą do nich. W tym sensie, że odwiedzają ich w domach. Nie musimy ich przyjmować oczywiście, nie? Jakby mnie się nie spodobało to, co powiedział ksiądz biskup. Bardzo. Bo sugeruje, że ich praca jest pracą podwyższonego ryzyka. No tak, no ale życie pokazuje co innego, że ci księża, którzy jednak przychodzą po tych rodzinach, różne mają opinie, prawda? Słyszę to od wielu ludzi, którzy mówią, że no nie ma to większego wymiaru duchowego. Mhm. To jest, prawda, co wy robicie, co... Takie Kościół spadł do roli po prostu takiego moralizatora, który wpina nam się w każdemu w życie, nawet mi niewierzącemu, prawda, w moje życie. A ja tego nie chcę i jego rola jest zupełnie inna. Nikt nie zmusił tysiąca ludzi, żeby przybyli na to spotkanie z biskupem. Oni sami tam przybyli. No więc, dla nich to jest ważne. Więc oni mają takie prawo, prawda? No. Ja tego nie mogę zabronić. Ja to krytykuję tylko instytucje Kościoła i jakby sam system, a nie krytykuję samą wiarę, prawda? Sam wychowałem się na naukach Jezusa Chrystusa i dla mnie to są po prostu wspaniałe nauki, które dużo nam mówią, ale często nie mają pokrycia w Kościele. Kasia mówi, że marudzimy i pozdrawia nas z Warszawy. Sławek nas ogląda, Daniel, mnóstwo ludzi nas ogląda, a Regina pyta, czy nie mamy lepszego tematu. Mamy, nie wiem, czy lepszy, ale mamy inny, bo ty też dużo działalności kulturalnej w swoim życiu masz na sumieniu. Ha, dobre, nie? Mi się powiedziało, ale jestem skromny. Jutro nowy dyrektor Bolesławskiego Ośrodka Kultury Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu zaczyna swoją kadencję. Po 10 latach nie ma Ewy Lijewskiej-Machowskiej, z którą ani ty nie miałeś łatwo, ani ona z tobą, jako szef kultury, a ty jako działacz kulturalny, tak bym cię nazwał. Nowy dyrektor, Kornel Filipowicz, do dzisiaj chyba wiceprezydent miasta, pożegnany w tym tygodniu na sesji. Jak ty podchodzisz do tego, jako ktoś, kto, dla kogo kultura jest istotna? Myślę, że każda zmiana jest dobra, prawda? I tutaj w ogóle następują zmiany w Bolesławcu, prawda? No, bardzo cieszę się, że tak WOŚP odżył nagle, prawda? No, to nie jest zasługa nowego dyrektora raczej. Nie, ale to ja mówię o zmianach w mieście. I tak samo zmiana dyrektora, to już należało się Bolesławcowi dawno, dawno temu.
Pani dyrektor Lijewska, no niestety nie była to osoba wybitnych lotów i ja jestem złośliwy To jest twoja czasami. ocena. Tak, to jest moja ocena. Ja już tu powiedziałem kiedyś publicznie, że ona miała tyle wspólnego z kulturą, co ja z lotami na Księżyc. Naprawdę, ta kobieta zniszczyła dużo, dużo fajnych inicjatyw w Bolesławcu. Wprowadziła po prostu pewnego rodzaju banalność do kultury. I cieszę się, że Ale mówimy jest o nowym zmiana. No mówimy dyrektorze. O dyrektorze Filipowiczu. Teraz tylko, czy ta zależność, prezydent, nowy dyrektor będzie dalej taka mocna, jak była wcześniej, bo kiedy jeszcze dyrektor Lijewska była, to mówiła zawsze, to jest mój pracodawca, ja muszę robić to, co on mi każe. Więc jest zobaczymy. W tym trochę prawdy. To no, jest jej pracodawca. Piotr Roman jest pracodawcą Kornela Filipowicza. Ale dyrektor kultury i w Bolesławcu, który jednak liczy około 40 tysięcy mieszkańców, należy nam się po prostu porządna instytucja kultury, która nie będzie tak bardzo uzależniona od polityki. Co ty rozumiesz przez porządna? Porządna to znaczy ktoś, kto po prostu jest otwarty na wiele środowisk, na wiele, wiele fajnych rzeczy, a nie realizuje tylko jedyną słuszną, powiedzmy, politykę. No dobra, jak ty sobie wyobrażasz, widzisz, jak teraz funkcjonuje Bogemtyce, widzisz, jak funkcjonuje część Bogemtyce, czyli CIK, który niedawno uruchomił bardzo fajne seanse kinowe. Znaczy uruchomił pewnie dawno, ale ja to niedawno skonstatowałem. Brawo, brawo. I robi ten WOŚP, który doceniasz. To jak ty rozumiesz to lepiej? Nie no, konkretnie jak nie, sobie nie, to nie. wyobrażasz? Jest bardzo dużo, dużo nowych zmian, dużo nowych inicjatyw. Niemniej jednak to, co było złe, trzeba po prostu też o tym pamiętać, bo nie będziemy teraz szli w zaparte i tupali nogą cały czas, ale jednak pamiętamy, pamiętamy. Ale ty sobie wyobrażasz tak, że na przykład Kornel Filipowicz zostaje dyrektorem, przychodzi do boku i wydaje Urbi et Orbi jakieś takie orędzie, zapraszam wszystkich, z którym się ciężko współpracowało z Bokiem CC. Och, zacznijmy teraz od nowa, czekamy zróbmy na to. Nowe otwarcie, czekamy gruba na kreska. To. Tak jak sobie pomyślę, ile ja mam propozycji z całej Polski i ze świata, jeżeli chodzi o gliniady, prawda? Dzwonią do nas, proszą, dopytują się, pisują e-maile z Boku MCC. W ogóle takich zaproszeń nie było. Poczekaj, bo w tym tygodniu była sesja Rady Miasta i pan jeszcze wiceprezydent do jutra, chyba, albo do dzisiaj, bo od jutra zaczyna w Boku, mówił o Święcie Ceramiki 2020, że będą nowe pomysły, będą zmiany i tym podobne rzeczy, ale mówił też o paradzie ludzi pomalowanych gliną. I no pierwsza moja myśl była taka, że coś tam się pewnie dogadaliście, a nie gadałem z tą dawno na te tematy, że może była jakaś próba nawiązania kontaktu, coś takiego? Nie było żadnej próby. Wydaje się, że to już jest bardzo późno. Ja teraz też wyjeżdżam za granicę na długo. Więc nie wiem, jak to w ogóle będzie, ale podejrzewam, że nie będzie nic. No, jest grupa oszustów, którzy po prostu wykorzystali ogromną pracę, lata pracy, lata naszej jakby promocji Bolesławca poprzez Glinoludy do jakiejś imprezy zastępczej. Poczekaj, ja skończę to zdanie. Do jakiejś imprezy zastępczej. I to jest fałsz. To jest po prostu, ja nie wiem, jak ci ludzie potrafią w ogóle spojrzeć komuś w oczy. No, prezydent ty miasta, mówisz o Glina Show, czyli o dyrektor Lijewska, pan z sąsiedniego portalu, prawda? No, to są zwykli oszuści. A, poczekaj. Tak, mówisz tak, o, tak, nie boisz tych słów. Mówisz o Glina Show, czyli o plagiacie gliniady, który się odbywał 2 lata z rzędu. Czyli twoim zdaniem, jeżeli Kornel Filipowicz, nowy dyrektor BOK MCC, mówi o paradzie ludzi pomalowanych gliną na przyszłorocznym Święcie Ceramiki, tegorocznym już, przepraszam, to mówi o trzecim z kolei plagiacie gliniady. Jeżeli mówi o tym, a nic mi o tym nie wiadomo, to chyba tak. A to czy ty jesteś prostu, otwarty? To jest przyjęcie imprezy, stary. No, autorski pomysł no, przyjmują. Ale przed chwilą mówiliśmy o nowym otwarciu, o tym, że może coś się zmieni, że może będzie lepiej. Ja usłyszałem w twoim głosie trochę jakiejś nadziei albo czegoś takiego. Wyobraźmy sobie sytuację, że jednak ktoś do ciebie wychodzi z tym tematem. Na przykład nowy dyrektor. Jestem chętny na rozmowę. Mówi Bogdan, wpadnij na kawę, chodź pogadamy, może coś ogarniemy to jakoś. Widzisz, problem w Bolesławcu jest taki, że wiele tematów, wiele skandali, które się odbyło w mieście, prawda, jest zamiatanych pod dywan. I to po prostu ludzie zapominają, po kilku tygodniach, miesiącach zapominają.
I te rzeczy, one wiszą w powietrzu, one gdzieś w kosmosie po prostu krążą nad nami. No tak, ale ile możemy żyć tym, co było? No oczywiście, no tylko trzeba zrobić pierwszy ruch. Czy to ja mam zrobić pierwszy ruch? Czy ja mam się w ogóle prosić władze miasta, żeby się odbyła gliniana? Czy, to jest jakieś... czy po tylu latach, gdzie prezydent Roman dawał śluby, przychodził na nasze parady, prawda, gdzie się promował jako prezydent i niektórzy myśleli, że to on organizuje glinianę. Czy ja mam teraz się kalać mu po nogach? Poczekaj, czy to jest ważne, jeżeli... Czy nie stać jest urzędnika zwykłego, który bierze pieniądze publiczne za swoją pracę, podejść? Ale być może się dowiemy, tak? No, być może się dowiemy. Ale... Dlatego bardzo się cieszę na tą nową zmianę. Jakoby nie Justyna była. Pisze, żebym się uśmiechnął. Może się uśmiechnąć za mnie? Uśmiechnij do Justyny, proszę cię, ale za mnie. A kto to udawaj, że jesteś na myśli. Nie wiem, no pisze, żebym się uśmiechnął, tak? Urszula pisze, że trzeba dać szansę każdemu i może pan Kornel Filipowicz nas zaskoczy. Oby. Oby. A może tak... Oj, Aldona pojechała po bandzie. Nie będziemy się bardziej gotować w tym programie. Za tydzień możecie wygrać wejściówkę na koncert Dżemu w Bolesławcu, jeżeli w komentarzu cudownie, pięknie i w taki sposób, że powali mnie i gościa, którym nie będzie, Bogdan, nie będzie, nie wskutek dzisiejszej rozmowy, tylko dlatego, że co tydzień jest ktoś inny. Możecie wygrać, fajnie komentując, wejściówkę na koncert Dżemu. Ta wejściówka jest cenna. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Dziękuję tobie, proszę bardzo, że przybyłeś. Do zobaczenia za tydzień.